Urszula, sześćdziesiąt L. Jedna z najbardziej znanych polskich wokalistek, opowiedziała, jak sobie radzi w okresie narodowej kwarantanny. Artystka boi się, że wyląduje w szpitalu i będzie leżeć sama w zamknięciu. Pierwszy raz opowiedziała również o swoich synach, starszym Guciu, Zybowskim i młodszym Szymonie Kujawskim. Najmłodszy, niestety, niechętnie garnie się do nauki. Jak pani sobie radzi z życiem w izolacji? reklama, na razie bardzo spokojnie. W dobrej kondycji i z humorem. Nasz dom jest położony niemal w lesie. Wychodzę na zewnątrz, mam taras, drzewa. Jestem domatorem, więc nie dotknęło mnie to aż tak mocno, jak ludzi, którzy żyją w centrum miasta. Na co pani poświęca ten nadmiar wolnego czasu? Celebruję, codzienność, to są takie zwyczajne czynności jak choćby gotowanie samo jedzenie też daje więcej radości odbywa się z większą uwagą domownicy pani pomagają chłopaki robią sobie grzanki albo tosty nic nie gotują ale są bezproblemowi jeśli chodzi o posiłki ostatnio jak zrobiłam schabowe byli przeszczęśliwi jak w tej sytuacji udaje się pani dbać o urodę. Fryzjerzy i kosmetyczki przecież nie pracują bez przesady. Może kupię farbę do włosów, żeby odrosty sobie przykryć. Mam swoje naturalne paznokcie, rzęsy też. Na szczęście więc nie jestem od nikogo uzależniona w tym zakresie. Pomaga pani młodszemu synowi w nauce? Ostatnio zmusiłam swojego 16-latka, żeby przeczytał historię, bo go trochę męczy. Ja ją bardzo lubię. Z innymi przedmiotami Szymon sam daje sobie radę. Kształci się w technikum elektroniczno-technicznym, na kierunku automatyka. Tam są głównie przedmioty ścisłe, komputeryzacja. Co z drugim synem? Czytaj. Dalej na następnej stronie.